Drodzy kierowcy, nazywam się Anna Cieślak, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i apeluję do Was, bądźcie dla siebie dobrzy na drogach, myślcie o innych, nie bójcie się być uśmiechnięci, mili, czujni, będzie nam łatwiej wszystkim. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć, nazywam się Jerzy Dudek, chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w programie Radomskie Regionem Kultury na Drodze. Bądźcie uprzejmi na drodze, nie ma sensu się śpieszyć. Uprzejmość zawsze jest wynagradzana, ja tak staram się jeździć. Zawsze mam dużo frajdy z tego, jak kogoś puszczę i jestem uprzejmy na drodze, bo to daje dużo więcej frajdy niż jednak agresja i jakieś taka bufonada na drodze. Trzymajcie się szerokiej drogi i do zobaczenia. I zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to radomskie było regionem kultury na drodze. Dzień dobry, Wydział Ruchu Drogowego, sierżant Rafał Boguta. Zatrzymaliśmy Panią ze względu na zachowanie, jakie było na przejściu dla pieszych, a bardziej przed przejściem dla pieszych. Chodzi nam o to, że zatrzymała się Pani celem umożliwienia przejścia pieszemu i dzisiaj prowadzimy akurat akcję Kulturalny Kierowca na Drodze i to zachowanie wpisuje się w naszą akcję. A takie zachowania naprawdę chcemy nagrodzić. Czy często Pani okazuje kulturę i uprzejmość na drodze? Stale. To taka jest norma. No, uważam, że kultura na drodze to jest podstawa. Raz, że można zawsze znaleźć się po tej drugiej stronie i przechodzić przez tam jezdnię, a dwa, że no, to jest bezpieczeństwo też w pewnym sensie. No, są kierowcy, którzy się zachowują inaczej, ale nie, ja zawsze się zatrzymuję. Jeżeli jest pieszy, także nie ma problemu. Dzisiaj prowadzimy akcję Kulturalny Kierowca na Drodze i akurat Pani zachowanie, zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych i umożliwienie pieszemu przejścia przez to przejście było bardzo miłym zachowaniem, które chcielibyśmy nagrodzić. Widzimy, jakie mamy warunki pogodowe. Z natury jestem uprzejmą i kulturalną osobą, także i kierowca też. My dla kulturalnych kierowców uprzejmych mamy gadżety od naszych partnerów kampanii. To są upominki dosyć wartościowe, więc warto mieć zestaw kosmetyków. Kupon na bezpłatny kurs pierwszej pomocy przednowicznej. Kupon na bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego auta do zespołu szkół samochodowych plus gadżety od nas. Dzień dobry, Wydział Ruchu Drogowego, sierżant Rafał Boguta. Panie kierowco, prowadzimy akcję Uprzejmy Kierowca na Drodze. Także bardzo Wam miłe zachowanie. Zatrzymują się przed przejściem, umożliwiając przejście. Chcielibyśmy za to Pana nagrodzić. Uprzejmość na drodze to u Pana codzienność? Raczej tak. No przede wszystkim to wiadomo, że trzeba zatrzymywać się przed pasami. I nie przekraczać prędkości dozwolonej. Dzień dobry, staram się być uprzejmym kierowcą, rozsądnym kierowcą, staram się zważać na innych użytkowników, przepuszczać pieszych, wpuszczać włączających się do ruchu i polecam to każdemu. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze. I kulturę przede wszystkim. I uprzejmość. Każda akcja, która dotyczy kultury, jest cudownym środkiem do poprawienia chociażby o procent, chociażby o kilka promili, a co zaowocuje w przyszłości jak gdyby wzrostem tej kultury na drodze. Jeżdżąc na odpowiednim poziomie, z odpowiednią kulturą, myślę, że jest w stanie przynieść bardzo wielki efekt. Ja jestem absolutnie jak najbardziej na tak, za każdą tego typu akcją i jestem gotów w niej uczestniczyć.